Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Instytucja prezydenta w Polsce 1922-2022. W stulecie śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Pod ramką napis Rzeszów 15-16 grudnia 2022 rok. Na ekranie prelegent, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, dr habilitowany Czesław Kłak, Uniwersytet Pedagogiczny imienia KEN w Krakowie, prokurator Prokuratury Krajowej, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Tytuł prelekcji – Śmierć prezydenta RP, aspekty konstytucyjne i prawo karne. 100 lat temu o tej porze prezydent Gabriel Narutowicz jeszcze żył. Jego śmierć spowodowała pierwszy raz w historii pewne komplikacje natury przede wszystkim ustrojowej. Przyzwyczajeni byliśmy w okresie monarchicznym do tego, iż śmierć króla powodowała okres tak zwanego interregnum, czyli bezkrólewia. Ustalono procedurę na wypadek śmierci monarchy w czasach elekcyjnych, mianowicie stery państwa przejmował prymas. Kompetencje prymasa były wykonującego obowiązki monarsze były analogiczne jak kompetencje monarchy, przy czym zwyczajowo ukształtowało się przekonanie, że może on podejmować tylko takie czynności, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania państwa, w szczególności zorganizowania przyszłej elekcji. Wywoływało to oczywiście rozmaite perturbacje natury politycznej, ale po pierwsze nigdy nie kwestionowano kompetencji prymasa do wykonywania obowiązków monarszych. Po drugie, żaden z interreksów, czyli tych międzykróli, nie podjął działań, które później byłyby kontestowane. Śmierć prezydenta Narutowicza uruchomiła procedurę przejęcia władzy przez osobę, która zgodnie z konstytucją miała zastępować prezydenta. Zgodnie z artykułem 40 Konstytucji Marcowej w razie śmierci prezydenta zastępował go marszałek Sejmu. Lakoniczne rozwiązanie. Ale co z niego wynikało? Po pierwsze, że marszałek Sejmu zastępował prezydenta z mocy prawa. Nie było niezbędne podjęcie jakichkolwiek czynności, chociażby na przykład przez Zgromadzenie Narodowe, które polegałyby na powierzeniu tych obowiązków. Następowało to z automatu. Ale co ciekawe, ten przepis nie określał dokładnie samej procedury przejęcia. Marszałek Maciej Rataj został poinformowany o śmierci prezydenta Narutowicza, ale nie podjął od razu obowiązków głowy państwa, gdyż, jak stwierdził, musi posiadać urzędową informację o śmierci głowy państwa. Nie budziło wątpliwości, że prezydent nie żyje. To był fakt notoryjny. Ale marszałek Sejmu upierał się, że dopiero gdy otrzyma protokół stwierdzający zgon prezydenta, będzie mógł przejąć jego obowiązki. Nie istniała żadna procedura stwierdzenia zgonu prezydenta. Nie było żadnych przepisów regulujących kwestie chociażby kto miałby to uczynić, w jakim trybie. Nie było żadnego wzoru protokołu stwierdzającego zgon prezydenta. Można powiedzieć, nie było żadnej praktyki w tym zakresie. No, nie było wcześniej urzędu prezydenta, ale nie mieliśmy też ukształtowanej żadnej praktyki, jeśli chodzi o ten okres przejściowy. Wszak po 1918 roku tymczasowy naczelnik państwa, a później naczelnik państwa Józef Piłsudski nieprzerwalnie pełnił swą funkcję i nie doszło do wakatu na tym stanowisku. Procedury wcześniej obowiązujące na ziemiach polskich były procedurami typowo monarchicznymi, charakterystycznymi dla państwa o ustroju monarchicznym. A w każdym z tych państw władza przechodziła na następcę tronu. W związku z powyższym procedura miała charakter bardziej protokolarny. Nikt nie wymagał urzędowego poświadczenia zgonu.
wszystko odbywało się zarówno na dworze carskim, jak i niemieckim czy austriackim w miarę bezproblemowo. Oczywiście czasami pojawiały się wątpliwości dotyczące, kto ma objąć sukcesję, ale to było bardziej związane z samą linią sukcesyjną niż z procedurą związaną ze stwierdzeniem zgonu. Proszę Państwa, upór marszałka Rataja spowodował, że sporządzony został protokół. Sporządził go sędzia sądu okręgowego w obecności prokuratora. Nie było wcześniej takiej procedury. Ona się ukształtowała tego dnia. Tego dnia, w którym doszło do zamachu. Gdy protokół został dostarczony marszałkowi Sejmu, ten oficjalnie objął zastępstwo prezydenta. Przy czym marszałek Rataj nigdy nie tytułował się prezydentem. Na dokumentach urzędowych widnieje albo wykonujący obowiązki prezydenta, albo zastępujący prezydenta. Konstytucja marcowa nie ograniczała w żadnej mierze władzy takiego zastępcy prezydenta. Przejmował on pełnię obowiązków prezydenckich i pełnię jego uprawnień. Z tą wszakże różnicą, że nie składał przysięgi prezydenckiej przed Zgromadzeniem Narodowym, ani też nie był w żadnej mierze zależny od Zgromadzenia Narodowego, które ani nie musiało potwierdzać dokonanych przez niego czynności, zatwierdzać chociażby aktów podejmowanych, ani następczo, ani uprzednio, czy a priorycznie nie było zobowiązane do wyrażania jakiejkolwiek zgody. Konstytucja marcowa nie określała, jak długo, w sensie czasowym, ma trwać zastępstwo. Artykuł 41 stanowił natomiast, że w razie opóźnienia urzędu prezydenta RP Sejm i Senat łączą się natychmiast na zaproszenie marszałka Sejmu i pod jego przewodnictwem z samego prawa w Zgromadzenie Narodowe celem wyboru prezydenta. Natychmiast. Ale o tym, jak należało w danych okolicznościach interpretować to natychmiast, zależało od zaistniałej sytuacji. Marszałek Rataj uznał, że posiedzenie Zgromadzenia Narodowego nie może się odbyć, dopóki zmarły prezydent nie zostanie pochowany. Pochówek prezydenta nastąpił 19 grudnia. 20 grudnia dopiero zebrało się Zgromadzenie Narodowe. Tak kształtował się zwyczaj, że do czasu pochowania zmarłego prezydenta parlament nie funkcjonuje, a Zgromadzenie Narodowe nie może wybierać jego następcy. Szacunek dla zmarłego, ale szacunek także dla pewnej tradycji, uwaga, monarchicznej, gdzie przyjęto, że dopóki zmarły monarcha nie zostanie pochowany, nie odbywa się koronacja jego następcy. W czasach współczesnych to także jest honorowane. Proszę zwrócić uwagę. Królowa Elżbieta została pochowana, a jej następca, król Karol III, nie został oficjalnie koronowany. Następuje to dopiero po pochowaniu zmarłej i po zakończeniu okresu żałoby narodowej. Tak samo i tutaj. Ta żałoba narodowa trwała krótko. Marszałek Rataj śpieszył się z zwołaniem posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Dlaczego? Bo nie było wiadome, jak zareaguje ulica na te wydarzenia. Grudzień 1922 roku w Warszawie był bardzo gorący. W dniu, w którym prezydent Narutowicz składał przysięgę prezydencką, odbywały się demonstracje i protesty. Część posłów nie została dopuszczona na salę sejmową. Manifestacje, które odbywały się w następnych dniach, doprowadziły do ofiar śmiertelnych. Do Warszawy musiało wkroczyć wojsko celem uspokojenia nastrojów, gdyż policja nie była w stanie zapanować nad wzburzonym tłumem. Obawiano się tego, co będzie się działo. I w tych okolicznościach Maciej Rataj wykonywał obowiązki prezydenckie. Wykonywał je z rozwagą.
ale nie ograniczył się tylko do kwestii ceremonialnych czy protokolarnych. Na przykład stosował prawo łaski. I to nie tylko w odniesieniu do tych spraw, które zalegały w kancelarii prezydenta i wpłynęły jeszcze w czasie, gdy prezydentem był Gabriel Narutowicz. Do Belwederu spływały wnioski o ułaskawienie i Maciej Ratej pochylał się nad nimi. Przyjmował także przedstawicieli dyplomatycznych. Bieżąco konsultował się z premierem w sprawach dotyczących państwa. Tak kształtowało się przekonanie, że zastępujący prezydenta, mimo że nim nie jest i nie ma legitymacji prezydenckiej, jest pełnoprawnym prezydentem w tym rozumieniu, że wykonuje jego obowiązki. Proszę Państwa, ponieważ czas upływa, jeszcze parę uwag, tym razem współczesnych. Pominę już kwestię, czy wyciągnęliśmy lekcje z 1922 roku, bo moim zdaniem nie do końca. Ale czy wyciągnęliśmy lekcję, nazwijmy to normatywną, jeśli chodzi o uregulowanie kwestii śmierci urzędującego prezydenta? 2010 rok pokazał, że nie wyciągnęliśmy wniosków z wydarzeń 1922 roku. Nie było procedury związanej z objęciem urzędu prezydenckiego przez osobę zastępującą prezydenta. Wydarzenia, które miały miejsce po 10 kwietnia, pokazały, że ci, którzy przejmowali faktycznie tę władzę, działali w chaosie, w sposób nieuporządkowany, nie czekając na potwierdzenie zgonu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tylko że wtedy był Maciej Rataj, który potrafił stanąć na wysokości zadania. W 2010 roku taka sytuacja miejsca nie miała. A zatem możemy powiedzieć, że pewien zwyczaj został w tym zakresie złamany. Nadal nie mamy procedury związanej ze stwierdzeniem zgonu zmarłego prezydenta. Nadal nie mamy szczegółowych regulacji związanych z takimi technicznymi, organizacyjnymi aspektami przejęcia władzy przez osobę zastępującą prezydenta. Konstytucja nie ogranicza kompetencji tej osoby. Może ona wykonywać wszelkie uprawnienia prezydenckie, w tym powoływać sędziów, prezesów sądów, o których mowa Konstytucji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i zastępujący prezydenta w 2010 roku korzystali z tych kompetencji, w tym także przyjmowali ślubowania sędziowskie. Nie ma tutaj w tym zakresie żadnego wyłączenia poza jednym. Prezydent, tylko prezydent może decydować o skróceniu kadencji Sejmu. Proszę Państwa, jakie wnioski? Myślę, że powinniśmy przeprowadzić ogólnonarodową debatę dotyczącą tego, jak uregulować przypadek śmierci, czy w ogóle opróżnienia urzędu prezydenckiego, gdy nie ma jego piastunów. Powinniśmy uregulować to także ze względu na sytuację, w której może dojść, a wybory 2020 roku pokazały, że jest to możliwość bardzo realna do sytuacji, w której proces wyborczy się nie zakończy, a jednocześnie zakończy się kadencja urzędującego prezydenta. Tak mogło być w 2020 roku. Pamiętamy, wybory odbyły się w lipcu i to był ostatni możliwy konstytucyjny termin, a kadencja prezydenta upływała 6 sierpnia. Co byłoby w sytuacji, gdyby ta data została przekroczona? Po pierwsze, z punktu widzenia konstytucyjnego, nie mielibyśmy piastuna urzędu prezydenckiego, bo kadencja prezydenta Andrzeja Dudy by się zakończyła i wobec braku reelekcji nie byłby on już urzędującym prezydentem, a jednocześnie marszałek Sejmu nie mógłby zastąpić prezydenta, ponieważ enumeratywne przypadki
zastąpienia prezydenta w Konstytucji wyraźnie przesądzają o tym, że nie przewidziano sytuacji upływu kadencji prezydenta bez jednoczesnego wyboru jego następcy. Także powinniśmy przeprowadzić refleksję także w tym zakresie. Brakuje nam także uregulowania dotyczącego kwestii ewentualnej niemożności wykonywania obowiązków przez prezydenta RP, chociażby ze względu na stan zdrowia. Mamy dwie przesłanki, trwała i przejściowa niemożność, ale jak ją stwierdzić? Czy na przykład niezbędne jest orzeczenie lekarskie, a jeżeli tak, to jakich lekarzy, czy może konsilium, czy wystarczy jeden lekarz, nie jest to uregulowane. Nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, ale może powinniśmy być wyjątkiem, jeśli chodzi o rozwiązanie tej kwestii, bo mamy doświadczenia bardzo przykre, związane ze zgonem prezydenta w trakcie wykonywania swych obowiązków, w trakcie kadencji i powinniśmy z tego wyciągnąć wniosek. Bardzo dziękuję. Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. www.iderepublika.pl